Deska uzbrojona, instalacja podpięta. Czas na wielką próbę. Osoba, która akurat tamte... Działa radio, działa komputer, działa klimatyzacja. Na desce też wszystko świeci ładnie. Ciach. No wiadomo, nie ma jeszcze przednich lamp, ale to sobie już miga. No i czysto. Powiem wam jedną ciekawostkę. Myślę, że nie wszyscy wiedzą o tym, że jeżeli w tym samochodzie pomylimy jakikolwiek moduł, albo jest konflikt związany z tym, że na przykład w jednym module jest przebieg taki, a w drugim jest inny, to na desce pojawia się taka mała, magiczna kropeczka. Nie wszyscy ją zauważają, a pojawia się na skutek właśnie konfliktu modułów. Zamienię teraz moduł od świateł, żeby pokazać wam, o co chodzi. Jeżeli coś takiego w swoim samochodzie widzicie, a chcecie go kupić, to warto, żeby jakoś się z tego wytłumaczył właściciel. Ile cofnął w przebiegu, albo co dokładnie się działo z samochodem. Bo na pewno jest to błąd. Tak wpiłem dobrze, że nie mogę wypiąć teraz. Rozpięte. A to jest moduł z włącznikiem od dawcy, czyli od diesla. Mamy konflikt ewidentnie wyposażenia i wszystkiego. I jest niewielka kropeczka. Ciężko zauważyć, jeżeli siadacie do samochodu po raz pierwszy, nie znacie BMW, ale to świadczy o tym, że te moduły się nie dogadują ze sobą. Często też bywa, że jest przebieg mocno cofnięty, a nie został wszędzie wyczyszczony. No i teraz informacja. To taka kropka prawdy. We współczesnych autach przebieg zapisywany jest w sterownikach silnika i skrzyni, w zegarach, w radiu, a czasem nawet w elektronice reflektorów. Oszuści bywają jednak leniwi. Jeśli nie zatrą śladów przestępstwa starannie, kropka ich wsypie. Adam oczywiście wsadził odpowiedni moduł na swoje miejsce, a po kropce nie zostało śladu.